twórcy gry Stumble Guys zlitowali się nade mną i przywrócili ofertę skina, jedynego skina, którego brakowało mi w całym Stumble Guys. I po odblokowaniu tego skina zrobiliśmy naprawdę za mocne gry. W jednej grze udało nam się zrobić najbardziej zakazany trik w Stumble Guys. Niemożliwe przejście Laser Tracer. Nie da się przegrać, kiedy zrobisz ten trik. Lasery będą przez ciebie przechodzić. A do tego zrobiliśmy znacznie więcej innych fajnych trików, więc oglądajcie koniecznie do samego końca. Spójrzcie, dodali ofertę postaci, której nam brakowało. Mamy tutaj jednorożca. Jest to postać, jeżeli nie wiecie, którą brakowało mi, żeby mieć wszystkie skiny. Ponieważ, no w sumie, te dwa skiny kupowałem, tylko twórcy gry mi je zabrali, ponieważ mnie bardzo nie lubią za to, że robię zakazane triki. Natomiast tego skina, przyznaję się, nigdy nie kupowałem. Dlatego tak się cieszę, że teraz mamy okazję kupić tego skina za 5 euro. Ja już myślałem, że to przepadła ta oferta na zawsze, ale jednak możemy to zrobić. Dlatego w tym momencie... Ej, co się stało? Ej, co się stało? Ja, to co tutaj widzicie, ja też to widzę. Co się stało, widzowie? Zepsuł mi się Stumble Guys. Czy to przez to, że robię zakazane triki? Błagam, twórcy gry, nie banujcie mnie. Czekaj, czy to jest ban? Dobra, czekaj, sprawdzamy, klikam OK. Dobra, wszystko działa, jest git. Sprawdzamy, czy dostaliśmy tego skina. Błagam, powiedz, że dostaliśmy tego skina. Jeżeli go nie dostaliśmy... O, dobra, mamy go, więc się tak cieszę. Ej, super, ale dostaliśmy też jakieś nowe animacje. Ej, co to jest za animacja? Ale dramat. Może sobie zmienimy w sumie z racji, że są święta. To patrzcie, prezenty z nas będą wypadały. Przygotowałem niesamowite, niestandardowe gry: Jungle Roll, Hot Wheels oraz Block Dash. I sprawdzimy, czy ten nowy skin, którego wcześniej nie miałem, ma jakieś specjalne umiejętności. Mamy teraz razem z Maciuszkiem bardzo zakazane triki. Ej, 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 tylko Maciuszek tak może mówić, a ty jesteś tylko Maciuszek. Jagonadola. O, o. O tak, o! To myślałeś, że ci odpuszczę łatwo? Ej, ładnie, powiem ci, ładnie. To teraz patrz na to, patrz na to. A spodziewałeś się czegoś takiego? Spodziewałeś się czegoś takiego? Ej, eś, ja nie zdążę, zdążyłem. Wow! Ej, stary, wyszedłeś z ziemi. Wyszedłem. A tutaj oj, już przedobrzyłem chyba troszeczkę. Ej, ale sami widzieliście, widzowie, to Maciuszek ma zakazane jakieś triki chyba, znasz, co? Może nauczysz mnie czegoś? Triki z Ameryki. Ej, w ogóle ten mój skin, on wygląda dziwnie. On u ciebie wygląda normalnie, czy nie normalnie? Wiesz co, ma połączone nogi. A weź idź tak do przodu teraz. Idź tak do przodu, o. Stary, o, te nogi ci się chyba jednak psują, w sensie rozłączają. Tak, mi się wydaje, że one się rozdzielają. Ej, tak. Poczekaj, jak zrobię wślizg, to się stanie. Ciek! Wow, ej, teraz były połączone. Dobra, dawaj, stary, stań tutaj, zobaczymy, czy tym skinem jednorożca da się wskoczyć w to miejsce. Oj, na baczność, jestem żołnierzem, stoję na baczność. Dobra, eś. Eś? No prawie, ej, widzowie, chyba się nie da. O nie, 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 a dobra, jeszcze mamy chwilę, jeszcze mamy sekundę. Dawaj, teraz... zrobisz. Oj! To, prawie. Słuchajcie, chyba tym skinem się nie da tego zrobić. Ej, widzowie, ciężko, robię jest, to ciężko. Idealnie. Ja patrzę, czy on nie jest, jest, da się. Da się, stary. W powietrzu stoisz. I mogę przeskoczyć na drugą stronę też, widzisz? Elo. Ej, jaka jazda. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Ja przechodzę. O, lol, ostatnie osoby były. Ostatnia dwójka, no jesteśmy bardzo słabymi graczami chyba. Bardzo słabymi, ale przekonamy się w półfinale, czy przedostaniemy się do finału. Wydaje mi się, że możemy mieć problemy z tymi graczami, którzy są z nami. I teraz zobaczymy, czy przez ten róg jednorożca mam jakieś bardziej aerodynamiczne ciało. Mordo, wiesz, że tak może być? Wiesz, że tak może serio być? Może tak być, no. Nie, no. Eś, patrz na to, serio, jestem jakiś szybszy tym skinem. Oj, no milisekunda i bym zdążył na to. Ale ci wywaliło. Tak, 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 jestem żołnierzem od sił specjalnych. Patrz, co ja robię w ogóle, jak jestem szybki. Nie, spadłem na samym końcu. A ja mam taką furę. Eś, widać moje nogi. Ej, stary, ten skin jest jakiś opętany. Stary, ja czekam na ciebie na drodze. A o, co, mogę się zatrzymać w końcu. Dobra, a ja idę w takim razie, idę i... dostałem najwolniejsze auto, świetnie. I wiecie co, ja już nigdy nie celuję ja w ten zielony tunel. Ja też mam najwolniejszą furkę, zobacz. Ale o, to siema. Ale widzę, że jest tutaj jakaś osoba. O, macie, że. O, Wojtuś, Wojtuś. Czekaj, może rzucę ci banana. Może rzucę ci banana. Banana. Okej, okay, przede mną już jest tyle ludzi, że ja się zaczynam obawiać, czy ja dojadę tam na pewno. Nie no, musisz dojechać, ponieważ rzucam banana, więc oni teraz w niego wjadą i zostaną rozwaleni. Tak zwane rozpapileni. I teraz patrzcie na to. Eś, pek, pek,
pek. Wow! Ej, ale cię zrzuciłem! To ty mnie tak popchnąłeś? Nie! Ja cię tak, wjechałem w ciebie na maksa. Widzowie, jeszcze nigdy nie miałem tego najszybszego autka, które jest niebieskie. Raz miałem to drugie najszybsze, ale widzowie, jest blisko, coś czuję, że niedługo je zdobędziemy. I teraz, no nie wiem, czy wy wiecie, widzowie, co teraz będzie za mapa. Blok dosz! Nie spadnij. Nigdy nie spadnij, mordo, nigdy nie spadnij. Sprawdzimy, czy tym, jak to się nazywa, jednorożec, rożcem, tym rożcem. Tak, nie, nosorożcem, to jest nosorożec. Nosorożec, patrzcie, przebijemy się przez... Nosorożec! Patrz! Ej, przebiłeś się, stary! A ja mam kask, bo mam twardy łeb. A, no tak, bo masz kask. Stary, ja też się przebiłem! Też się przebiłem! Ale stary, z takim rogiem, co ty masz, to powinieneś się przebijać przez nawet te podwójne klocki. No właśnie, wydaje mi się, że to właśnie przez ten rok, ale teraz spróbujemy. Aj, teraz się nie udało, słuchajcie, ale będziemy walczyć, patrzcie na to, uwaga, rozpędzimy się. Pow! Aj! No stary, ja mam róg, a mimo tego nie mogę przeskoczyć. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, teraz trzeba tutaj uważać. Eś, dobra, mi się udało. O, widzę. Stary, ty się zlewasz z tym. Zlewasz się z zielonym kolorem. To jest kamuflaż, właśnie, żebyś mnie nie kamuflaż. Widział. Aj, eś, muszę teraz uważać, eś. Dobra, ale serio, z tym kaskiem dobrze to wychodzi. Tak, faktycznie, tobie cały czas wychodzi to przeskakiwanie. Helmem, jakim kaskiem? To nie jest kask. No właśnie, to jest... O, stary, robisz... Maciuch! Ale tak safe, jest, ale to. Safe! Ale safe, Macio Szeszek! Ale safe, jeszcze tutaj safe. Pięknie, dobra, teraz patrz. Lego, let's go. Ej, patrz, nie ma bloków. Co się stało, widzowie, nie ma bloków. O, już są, dobra. Oj, nie lubię przebijamy tego. Się przez to. Nie lubię tego. Pek, dziękuję bardzo. Pek, pek, dziękuję bardzo. Pek, czy się udało Macio Szeszkowi? Udało się Macio Szeszkowi. Jesteśmy tutaj, dobrze, nie, znowu. Kolejne. Tak, którego nie lubię. Pek, kolejne. Udało się, pek, pek. Udało się, ale ty jesteś szybki w to w ogóle. No, widzisz? Stary. Stary, nie wiem, może tym rogiem, który ty masz, to przebijasz powietrze jakoś. Nie, tak, tak, to przez ten róg, naprawdę, widzowie. Ten róg daje bardzo dużo, pyk, pyk. Okej, teraz to. Pyk, ale mnie wyrzuciło, doszedłem. O, Macio Szeszek dał radę. Stary, ja go nadal partyziano. Ta arena trwa już za długo, zobacz, twórcy gry nie chcą nam dawać kolejnych bloków. Ej, nie ma bloków. Tak. Bo twórcy gry nie chcą nam dawać. Dobra, są. Dobra, już są na szczęście, ale przez chwilę się bałem, że twórcy gry nas zbanują. Aha, uwaga, eś! I pięknie o to właśnie chodzi. Ej, ładnie, naprawdę. Ej, stary, nie wiem, czy to nie jest mój jakiś najdłuższy blok na szewę. No widzisz, no to się bardzo cieszę. Pyk, ponieważ grasz z jednorożcem. Pyk, okej. I teraz tu, pyk, pyk. Pięknie, i teraz tu, pyk. Dobra, ale pięknie, Macio Szeszek, ale pięknie! Jestem. Brawo, Macio Szeszek, nie, dobra. To tego nie lubię, to jest niby łatwe. Jestem? Dawaj. Nie zawsze mi to wychodzi. Jest! Dobra, kolejne mamy tą drugą stronę teraz. Eś. O, pięknie, ale jazda, dobra. I znowu, Macio Szeszek. Lego! Ale długa gra, co? Nie, nie, co się dzieje, Lego, lego, lego. Dobra, nie, szybko, nie, eś. To jest okay. Takie wygodne, stary. Eś. O, jest dobrze, eś. Pięknie! Dobrze, dobra, że nie ma mamy dwóch to. Z rzędu, lecimy no. Dalej, lecimy. Ile to trwa? Dobra, szybka akcja. Opa! Nie. Zdąży, rozbijam ci. Jest! Dawaj, jest! I kolejne. Pięknie. I kolejne. Ej, stary, to jest niesamowite. Teraz to już na bank jest mój najdłuższy. Jazda, dobra. Teraz robimy to. Robimy to cały czas, widzę, nawet się nie zastanawiam. Lecisz. I pyk, rozbijamy kolejne. Co mamy tu się to. Dzieje? Mamy ale to. Jazda. Dobrze, to jest przepiękne. Stary, nie, no dobra, ten skin jednorożny jest jakiś szczęśliwy po prostu. Tak, no właśnie, bo jednorożec to jest bardzo szczęśliwe zwierzątko, więc teraz patrzcie na to, robimy przedostaniemy się tak przez ścianę. Widziałem to. Naszym wrogiem. Pyk. To było risky. Pięknie. Pyk. Okej. Okay. I pyk. Ale pięknie, uważaj, bo tam jest jedno. O, właśnie, trzeba było przeskoczyć. Uwaga. Dobra, ej, znowu nie, te kolejne. Iś. Super. Wiesz, mamy super. To. O nie, drugie jo, z od razu. Dawaj. Nie, Macio, Szeszek. Ej, cześć, że było trzecie z rzędu. Było trzecie z rzędu z tym odbijaczem. Podbasz mając 30 osób. Przecież to jest zakazane, widzowie. Zakazane, widzicie? Tak nie może być, ta mapa nie została stworzona dla takiej ilości graczy. Nie, wydaje mi się, że to naprawdę nie powinno tak to wyglądać. Nie powinno, ale dobra, lecimy. Tutaj możesz, wiesz, bardzo łatwo przez przypadek dostać, bo po prostu nie widzisz, co się dzieje. Tak, przez nie to, że... Nie jesteś w stanie ogarnąć tylu ruszających się
rzeczy. Tak, to jest, mylisz graczy z tymi biedronkami i to jest niefajne. Ej, ale wyobraź sobie, jakby wszyscy gracze byli na przykład koloru niebieskiego albo żółtego. O nie, i nie wiedziałbyś, albo który, wiesz, ten to sam co skin, żeby wszyscy mieli. Ej, ale nie, dużo osób odpada. Nie jeszcze wyobrażam sobie tego. Jaka szybka w ogóle arena, ty. Dobra, przechodzimy do półfinału, a półfinał jest naprawdę bardzo ciekawy i zobaczymy, ile z tych osób, które są tutaj, ile osób przejdzie faktycznie. Zobaczymy, bo to czy Lechosław W przejdzie do finału. O, Lechosław W, no właśnie, Lechosław W, ja mu kibicuję, ale zobaczymy, czy mu wyjdzie. Dobra, stary, robimy tego trika tam. Ej, czemu stoję bokiem? Ej, widzicie? No nie wiem, bo ty widzisz, taki to jest jednorożec, no. Może ty chcesz gdzieś odpłynąć, nie! Ej, dobra. Stary, widziałeś to? Nie, też oberwałem tak samo. Dobra, idziemy jednak tutaj tym, walić tam to miejsce, walić, bo chciałem tutaj sobie przejść, widzowie, tak śmiesznie. Ale już za późno, już się nie da. Ale mam jeden pomysł. Macio, szeszek, jesteś to? To teraz patrz Macio, to Macio, chinio, chodź to i lecimy. Idź tam pierwsze i podejdź do tej ścianki. Ja bym chciał tutaj się przedostać, stary, uwaga. Jestem na ściance. Prawie, poczekaj. Dobra, czekaj, ono. O! Nie! Dobra, nieważne, już trzeba lecieć dalej, ponieważ to się może źle skończyć. Dobra, lecimy w takim razie. Chcieliśmy przeprowadzić kilka zakazanych trików, ale niestety twórcy gry nam zakazali, powiedzieli nam nie. Fajnie, że masz głowę jednorożca i masz fajny róg, ale nie, odpada to. Więc widzowie, no nie będę się kłócił z twórcami gry, co nie? Chyba, że tutaj da się przejść. Oj, czekaj. O, stary, tutaj, no, na pewno, znaczy tutaj na pewno da się wskoczyć. Ale uważaj, bo jak teraz spadniesz, to będziesz gdzieś mega daleko. Ale tutaj na pewno się da. Eś, i elo! Stoję se na elo gazelo. Elo gazelo. Ej, dobra, bo ja już naprawdę będę musiał zaraz iść, zaraz stoper nas dojedzie, dlatego idę szybciutko, czym prędzej na ten wulkan, który tutaj jest. Eś! Yes! Ej, gdzie ty jesteś? Jeszcze mnie kulka przybiła. Jak ty się dostałeś? Ty chyba wiem nawet, ale... Magiczne, wow, jak dostał z kuli! Ty znasz takie triki, jakich ja nie znam nawet. Bo to są zakazane triki i za takie triki twórcy gry kasują mi skiny. No i tak jak myślałem, stoper dosłownie chwilę po naszym wejściu na metę się skończył, się wyłączył. Gra z nami Haksara, jakoś tak. A ja liczyłem na Lechosława. Prawie ja Lechosław będzie z nami w finale. Zobaczymy, czy wygramy z tą osobą w Laser Tracer. Może być laser, problematycznie, laser, widzowie, bo może być. Dobra, uwaga, Hagosara. Tak, bo zobaczcie, kto jest zwierzak. Dobra, pięknie, ale pięknie, ale to będzie mocne, i robimy to. Ten skin jest piękny, tego jednorożca, jak ja się cieszę, że dodali go znowu do gry. Dawaj, bijemy rekord świata na Laser Tracer. Wiesz, jak jesteś, o, dobra, 6 no, minut, postaram się. To twórcy cię banują, jak jesteś 6 minut. No. Okej, okay, no to w takim razie ja chcę być 5 minut i 59 sekund. Dobra, to mamy tutaj stoper, gdzieś mam tutaj włączony stoper, widzowie, i będziemy to kontrolować, żeby nie dostać bana, bo w końcu mam tyle skinów i tyle na to pieniędzy wydałem, jakieś 25 milionów dolarów już na to poszło. Oj, to rzeczywiście spora kwota. Naprawdę. 25 milionów euro gąbek? Naprawdę, wiem, to jest jedno, 1:1 są euro gąbki kurs obecnie z dolarem, więc no naprawdę, naprawdę żal, że tyle wydałem. Oj. Zagapiłem się, nie wiedziałem, że tam jest laser. Ej, stary, ale jak ty biegasz, skoro masz połączone nogi? Ale przyfarciłem, ale nie interere się, to jest, widzisz, to jest technologia armii amerykańskiej. Ha, okej. Ej, a jeżeli ty pokazujesz takie umiejętności, to nie sprzedajesz jakiejś tajemnicy państwowej kraju United States of America? Nie. Bo cię chyba teraz dojadą. Nie, ja mam właśnie cię wystraszyć, takiego, wiesz, bambika jak ty, takiego pimpka jak ty. Pimpek. Oj, co tu się wyprawia? Ej, co tu się dzieje? Ej, serio, co tu się wydarzyło? Co się dzieje? Czemu tak długo trwa ten Laser Tracer? To była dobra giereczka! Okej, okay, bardzo ja nie dobra. Wiem, jak my tutaj jeszcze nie jesteśmy. Prostu, ja nie też powiedzieć. Nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Nie! Tak jest! Przechodzisz dalej, koniec rundy! Dobra, gratulacje dla Macio. Widzowie, teraz będę chciał przetestować pewien bardzo, ale to bardzo zakazany trik, który naprawdę jest trudny do zrobienia. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Jeżeli tak, to będę niepokonany na finale. No tak naprawdę niepokonany.
Tylko stary, musisz przejść to pierwszy. Ja muszę przejść to po tobie. Tak, poczekaj, że ja mam przejść wydarzyć. Pierwszy przez metę? Tak, musisz przejść przez metę, a wtedy ja zrobię pewien zakaz. Wow, jak mnie ładnie wybiło. Dobra, idę na różowy. Dobra, i ja mam idę na żółty. Stary, mam drugie najszybsze auto. Mam dobrą fureczkę. No i super, dobra, to teraz stary musisz mnie przegonić. O, też masz tą furę, dobra, dawaj. To jest mój ulubiony samochodzik, ale myślę, że on najgorzej brzmi. Zobacz, on brzmi jak jakaś kurcze suszarka. No nie brzmi najlepiej, naprawdę, ale za to jest szybki, a to jest ale najważniejsze. Ale za to popyla. Oj tak, dobra, widzę, że już ładnie dobra, ci tam idzie. Dobra, to ty chcesz, żebym ja po prostu przeszedł, żebym nie robił tego trika też. Ty przejdź, bo w dwóch się nie da tego trika zrobić, już dobra. To próbowałem, dobra, i tak. Teraz uwaga. Pek. Zobaczymy, czy teraz nam to wyjdzie, widzowie. Okej, jeżeli to się uda, widzowie, tutaj trzeba tak stanąć i właśnie skakać. Jeżeli to się uda, to będę na brzuchu teraz. Uwaga. Jestem na brzuchu! Jestem na brzuchu! Patrz. Ej, dobra, i teraz jest taka akcja, że ty nie możesz przegrać, tak? Tak, bo patrz na to. Teraz, uwaga, patrz na to. Wow. Ja nie używam teraz rąk, nie używam spacji. I teraz, Macio Szeszek, zobaczymy jak długo wytrzymasz, no bo ja tutaj jestem. Nie, stary, to jest zakazane. Stary, i ty się dziwisz, że tobie twórcy zabierają skiny. No dobra, może za takie coś to mi się należy. Może mi się należy raz na jakiś czas zabrać skina. Ale no ja robię rzadko te triki. No nie, stary, ja nie mogę na to patrzeć. Ja słyszałem o tym, powiem ci. Wiedziałem, że to istnieje, ale pierwszy raz to widzę. Zobacz, no to jest niesamowite. Ja mogę wręcz specjalnie nachodzić na ten laser. Zobacz, ja sobie na nim płynę. Możesz tak. Dobra, no to Macio Szeszek, powodzenia. Ja sobie stanę tutaj na rogu i ja ci nie będę przeszkadzał, no bo to wszystko zależy od ciebie. Utopia, bomba jest generalnie chillowana, nie? Czy ja mogę rzucać ci? Mogę ci banana rzucać! Nie, ale kolejka, to się robi mało zabawne. Ej, dobra, obserwujemy teraz Macio Szeszek, bo to jest za bardzo złe. Może chciałbyś też tak się położyć na brzuszku, stary? Co ty stary, na to? No chciałbym, ale widzisz, mi nie pozwoliło dowództwo. Niestety, dowództwo, no właśnie, bo ty jesteś żołnierzem. Widzowie, nie da się tego zrobić w dwie osoby. Jak mógłbym na przykład ciebie uderzyć teraz, jakbym do ciebie podszedł? Wiesz co? Stary, co by się stało? Chyba by się nic nie stało mi ostatecznie, ale możemy spróbować, bo... Stary, nie wiem, tu jest już chyba za mało tego. Jest problematyki. O! LOL! Nie! Za ciasno było. Dobrze, że ja też dobrze mi szło, co nie? I tak bym tego nie mógł wygrać. Nie dałoby rady. Ludzie, czy na floor flipie będę mógł w końcu wskoczyć na ten młot? Bo ostatnio jest to dla mnie zakazane. Flip flop. Może tym zakazanym skinem, którego wcześniej nie dostałem. Jestem na prowadzeniu. Aha, czyli tak się bawimy. Dobra. Tak jest. Oj. Nie bawimy. Czy to właśnie wróciła karma? Tak nie będziesz się ze mną bawił, gościu. No. I let's go. Dobra, i teraz słuchajcie, robimy najbardziej zakazany młot na świecie. Uważaj. Pyk! O! Za pierwszym razem! Ale wskoczyłeś na niego! No! Aj! O milimetr! Zawsze... Aj! Widzowie, nie wiem dlaczego. Jak nie nagrywam, to mi wychodzi wskakiwanie na tego młota. Albo jak nagrywam do kogoś, to mi wychodzi. Ale jak nagrywam na swoim odcinku... O, to nigdy. Jest w końcu! Po 50 latach prób i błędów. Dobra, też próbuję. O! Tak! Nie! Przesmyłeś przez sekundę, nie, byłeś. Przez sekundę. Lecimy w takim razie. Teraz musimy naprawdę się postarać, żeby to wygrać. Oj, tutaj jest troszeczkę problematik. O, dobra, lecę. Mam nadzieję, że zdążę, ponieważ teraz jest... O nie! Teraz jest troszeczkę zakazane. Coraz jest zakazane, ale spokojnie, okay. Ja tutaj czuwam na straży, jestem żołnierzem i pilnuję miejsca dla ciebie. Pyk! Widziałem to. Ej, to było śmieszne. W końcu udało nam się dostać na zakazany młot. A teraz będę chciał zrobić pewien zakazany trik, który nikt nie wie, czy da się go zrobić. No właśnie, pamiętacie jak leciliśmy na Laser Tracer, co nie? W zakazany sposób. To teraz sprawdzimy, czy da się to zrobić
na mapie Blogdash. O lol, o lolito. Tak, okay, oglądajcie do końca. Dobra, czyli znowu chcesz ostatni wejść. Wiesz co, trudno teraz będzie to wycelować, żebym był tą siódmą, tam w sensie ósmą osobą. Najlepiej jakbym przygotował grę na trzy osoby. Ale tak chcę po prostu sprawdzić opcjonalnie. Może się będzie dało, może nawet nie będę musiał być ostatni. Kto wie, kto wie. Może na Blogdashu są inne zasady, wiesz o co chodzi, mordeczko. Pyk, pyk. Może tak być, może na przykład musisz być, nie wiem, piąty, że na Blogdashu, nie? Żeby to zadziałało. Tak, albo może... O stary, ej, faktycznie, zawsze leciałem do tego zielonego i za każdym razem trafiałem, praktycznie za każdym razem najgorsze auto, a teraz dostałem znowu trochę lepsze. Nie to najgorsze. Ej, serio, ta fura, którą ja mam teraz, to ona jest naprawdę wolna. Ta czerwona? A, ta czerwona, no beznadziejna. Sąsiedzie, jak tam furka? Ile koni mechanicznych? Beznadziejna fura, ale za to dobrze brzmi. Oj, dobrze, dobra, a teraz na pewno ma dobrze... Ma płomienia, jak ma płomienie, to jest bardzo szybkie. Patrz to, ja już jestem tutaj gotowy, żeby zrobić zakazanego trika. Uwaga. Ale muszą pierwsze jakieś osoby przejść i wtedy dopiero zaczniemy to robić. Ojejku, nigdy jeszcze dobra, nie przeszedł. Próbuję. Stary, będę i tak pierwszą osobą. Dobra. Ja jestem drugi. Okej, okay, jeszcze kilka razy klikam i dobra, koniec. Zobaczymy, nie no, zobaczymy czy mi się to uda. Klikałem jak widzieliście na końcu. Zobaczymy, nie dało się tego wyczuć, żeby być ostatnią osobą. Może by się dało to zrobić, ale nie chciałem ryzykować nie dostania się do kolejnej areny. O, ten ziomek nieźle, szybko jedzie. Ej, mordeczko, Peter... B. Coś ci się pomyliły strony. Nie w tą stronę, mordko. O nie. No cóż, dobra. Lecimy teraz na Blogdasha i sprawdzamy, czy ten trik się udał. Trzymajcie kciuki, bo jeżeli udałoby się to na Blogdashu i przenikalibyśmy przez bloki, ej, to byłoby o za nie, mocne. Nie, to by było za grube. Aj, no i to byłoby za grube, ponieważ. Ale wiesz co, może przenikasz przez bloki. Ej, dobra, to zobaczymy. Ej, zobaczymy. Ej, patrz. Zobacz. Zobacz, jestem na brzuchu. Na brzuszku. Jestem na brzuchu. Ojejku, dobra, prawie się nie dostałem. Ale chyba nie przenikasz, stary. Nie, nie przenikam. No tak, niestety. Ale trzeba by tego spróbować rzeczywiście będąc ostatnią osobą. Tak jak to spróbowałeś z Laser tak. Tracer. Tak, to byłoby, ja, jakby to wyszło na Blogdashu. To by było coś genialnego. Tak, to byłoby za mocne. Bo najlepsze jest to, że wtedy ta druga osoba może też bardzo długo się utrzymać w sumie, bardzo długo. Na Laser Tracer troszeczkę krócej się można utrzymać, bo to jest trudniejsza. Ej, no gra. Tak, bo tam w pewnym momencie już po prostu nie ma opcji na Laser Tracer, żeby tam już jest w pewnym momencie zbyt gęsto. Okej, okay. Było blisko, żeby nie dostać się. Dobra, teraz. Nie, też było blisko. O, dobra, teraz mi się udało. Oj, no i stary, zostaliśmy już tylko w... A nie, jest jeszcze nadal jedna osoba, jest, jest, jest. Dobra, już go nie ma. I już nie ma, niestety, do widzenia, proszę pana, do widzenia. I teraz patrz na to. Już go nie ma, do widzenia. Już go nie ma, do widzenia. I teraz tylko będę się ślizgał na brzuchu, tak jak na Laser Tracer. Pyk, 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 pyk. Bananek, specjalnie dla kolegi. Zostałem z banana, dobra, pyk, pyk. I teraz trzeba tutaj to przejść w zakazany sposób. O, ładnie to zrobiłem. Pek, pek. Pięknie, okej. A, no i mamy to. O, nie, 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 nie. Teraz mamy to gorsze. Dobra, to jest często taka zmyłka. Tak, to jest serio zakazane. Oj, oj, oj. Dobra, lecę tu. Iś, pięknie przedostałem się. I od razu, oj, drugie z rzędu, więc trzeba bardzo spina mieć. Ale bardzo lubię to, że mi to tak rozbijasz. Bardzo ładnie. O nie, teraz ja zrąbałem. Nie, ja to zepsułem, stary! To jest! Mamy floor flipa, a włączyłem niestandardową grę, nie, standardową grę, zwykłą grę. Flipa. Więc to nie jest ustawione, widzowie, to jest... Nie, spadłem przez ciebie! O, sorry! Nie wiem, czy przez ciebie, ale zostałem zablokowany, będę to rzucał na ciebie. A, na mnie, tak? Na biednego jednorożca, który nic nikomu nie zrobił. Ej, ale dobra, trzeba podsumować tego skina, ponieważ jest to nasza ostatnia gra i ponieważ dostaniemy się na młota oczywiście, kolejny raz. Słuchajcie, ten skin jest naprawdę gigamocny i się cieszę, że udało nam się go zdobyć, ponieważ no brakowało nam tylko właśnie tego skina. Tylko tego skina. Tak to wszystkie mamy. No, oprócz tych, które nam zablokowała gra, ale na to już nie mam żadnego wpływu. Uwaga! Nie, ja po prostu nie widzę tego. Nie widzę, gdzie w odpowiednim momencie skoczyć. O, dobrze, 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 dobrze. Jest! Dobra, przez sekundę byłem znowu ale na młocie. Ale cię walnął młocik! Walnął, walnął, giga, mocno mnie walnął. Nie, tak walnął, że ale aż mam normalnie łeb. Mam dla młocika problem. Patrz, patrz, znowu, znowu tylko na brzuchu jestem. Znowu tylko na brzuchu, znowu tylko na brzuchu. Okej, 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 okej. Ej, żołnierzu, gdzie ty się wybierasz, co? Gdzie ty się wybierasz? Aha, na metę się wybierasz?
A ja się wybieram bokiem na metę. Elo! I zobaczymy, jaka będzie druga gra, ponieważ tego nie wiemy. Melo Barbosa! Widziałeś, jak odpadł? Ajajaj, niestety nie ma go z nami. Niestety, ale... Wow! Hot Wheels! Ej, nice! Jakie fajne mapy daje! A wcale ich nie ustawiliśmy. Ej, stary, a wiesz, co może być na koniec? Laser Tracer. Laser, tak. Jest to prawdopodobne. Tak, tak, to jest bardzo prawdopodobne, więc zobaczymy, czy dałoby się zrobić ten sam trik, mając 8 osób w teamie. Ej, wyobraź sobie zrobić taki trik na jakichś zawodach, jakimś turnieju. O! No nie! Co to było? Ty się nie dostaniesz. Panu dziękujemy. O, aj! I chyba mi też podziękujemy, ponieważ tam się nie dostałem. Dobra, pek, pek, pek. Dobra, mamy to. Pek, mam dobrą pek. Fureczkę, tą tak? Białą. A ja idę znowu do różowego. Okej, okej, okay, okay. I tak ja się cieszę, ponieważ nie dostałem tej słabej. Więc bardzo się cieszę. Dostałem drugą najsłabszą, ale to i tak jest bardzo dobrze. Więc a, super. Ja dostałem lepszą furkę. Moja ulubiona. Ulubiona. Lepsza furencja. Zobaczcie sobie z lalomikiem. Ale ładnie, ale ładnie, ale ładnie. I teraz tu. O, widzę cię. Patrz, cały czas patrz. Driftem ja. Elo! Ale ci tam wjechałem. Zarysowałeś moją brykę. O, ale wpadłem. Pyk, pyk. Pyk. Da się wyskoczyć z mapy, widzowie? Da się wyskoczyć z mapy? Trzeba będzie to przetestować. O, widzę, że ty już się dostałeś. Dobra. Dobra, to będę musiał tutaj podjechać. Oj, dobra. Pyk, pyk. Skaczemy, skaczemy. A ja? A, ale raczej to nam nie wyjdzie, słuchajcie. Byłem przedostatni chyba? Siedem... Ej, a co oni? Czemu oni tak stoją? Jakby, co tu się dzieje? O, to jest najszybsza fura! Spójrzcie! Pierwszy raz zobaczyłem nawet tą najszybszą furę. No i mamy to! Finał! A jaki będzie finał? Yo! Honey drop! Ale dawno nie miałem. Dobra, robimy najdłuższego honey dropa na świecie. To jest tak dowód jest. Też przy okazji, że nie używaliśmy gier niestandardowych, ponieważ honey dropa nie ma w tych gierach. Więc... No widzisz, stary, widzisz, o co chodzi. O nie, stary, ktoś mi to... Ktoś mi tutaj chciał zabrać normalnie moje... Dobra, stary, musimy dobrze to rozplanować, żeby wszystko tutaj popsuć. Tak, ja będę chciał bardzo długo wytrzymać i zobaczymy na końcu, będzie walka, kto ostatecznie wygra. I czy to będzie Macio Szeszek, czy Woja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 j
zaplanowałeś? A co takiego zaplanowałeś? Bo jestem ciekaw. Ja zaplanowałem, że cię zmiażdżę na kamieniu. Nie! No tak! Jak możesz planować takie rzeczy? Jak? Nie, tak nie może się wydarzyć. Ej, ale serio, ja się tak cieszę, tak dawno Honey Dropa nie miałem, a to była jedna z moich ulubionych map. Taka satysfakcjonująca, więc jeżeli tęskniliście za Honey Dropem... O, stary, co? Przez chwilę zablokowałem klocek, ale spadłem niestety z drugiego piętra, więc zostało ja ci widzę, całe drugie piętro. Dobra, ja widzę, że ty jesteś pode mną, no to, że widzisz, mój plan już się dzieje. To prawda, ej, ale przez sekundę byłem zablokowany na klocku, między klockami, sami to widzieliście, widzowie, więc odkryłem, że tym skinem da się przetrzymać przez sekundę między tymi schodkami. Niesamowite, dobra, idziemy dalej. No, mi została cała platforma, ty tam na górze rozwalasz, więc git, więc lecimy dalej, stary, no, się niczego nie obawiam, ja się niczego nie martwię. Mam bardzo dużo klocków, więc jakby co, to możesz bardzo się poddać. Nie ma takiej opcji nawet, nie ma takiej opcji, nie, no, no. A ja mam tutaj tyle klocków, że mogę tutaj trzymać jeszcze 3 dni. 3 dni? Ej, dobra, to może jednak troszeczkę się cykam, bo jeżeli 3 dni, to troszeczkę za długo. Nie no, na pewno się nie utrzymam 3 dni, na pewno. Ej, widzę twój cień i wiem, gdzie jesteś. Ej, zobacz, ja mam naprawdę dużo klocków tutaj, chociaż już mi się kończy ta platforma, na której się znajduję teraz. Mi powoli też, ale wydaje mi się, że jeszcze starczy na twój skok, na twoje zeskoczenie tutaj. Pyk. I już zbliżamy się. Oj, na luzie, chyba zaraz do ciebie dołączę. No właśnie, ja tutaj też zbliżam się do centrum. Ej, ale śmiesznie na maksa, śmiesznie na maksa. Dobra. Hello. I elo, siema. Jak się bawisz, jak się bawisz? Fajnie się bawisz? Ja się tutaj bawię bardzo dobrze, ponieważ zaraz zostaniesz rozpapilony. Dobra, teraz walczymy. Teraz jest walka, ostateczna platforma, kto wygra? Macio Szeszek czy Jan? Zobaczymy, wszystko się może wydarzyć, to jest Honey Drop, więc widzowie, liczy się trochę szczęścia, trochę skilla, połączenie tych dwóch rzeczy. Najbardziej troszeczkę, no tak, denerwują mnie te drzewka, one mi troszeczkę przeszkadzają, wizję mi zmniejszają, co nie? Też tak masz, że te drzewka ci trochę przeszkadzają? Drzewka?
No widzisz, bo ty po prostu jesteś taki gracz, taki bambik. Oho! Bambik. Nazywasz mnie bambikiem, tak? Nazywasz mnie bambikiem. A no wiesz, tak, że stary, my name is... Widzisz, podobny. No, no, no. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Ale ładnie, dobra. Ja mam jeszcze sporo klocków. Ja sobie zrobiłem tutaj idealną trasę, żeby do ciebie tam potem doskoczyć. O nie, nie rób tego. Zrobię to, uwaga. Nie rób tego, nie, kolego, nie. Siema. Moje klocki cię uratowały. Nie! Będziesz na pewno! Tak jest! Gratulacje! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.